To przedmieście jest chyba jak wyobrażacie sobie, że Stany wyglądają, bo tak są przedstawione na filmach. Przekroczysz jedną ulicę, zupełnie inna osiedla. Cześć Kasiutki, witam w kolejnym odcinku na kanale Fit na Pół. Jestem Sabiną. W tym odcinku postaram się Wam pokazać różnice w różnych przedmieściach, różnych dzielnicach, różnych kategorii społeczno-ekonomicznych, ponieważ Chicago słynie z tego, że jest bardzo segregowanym miastem. Jest najbardziej podzielonym miastem w całych Stanach. Twoje życie tak naprawdę zależy od w jakim albo ty dzielnicy mieszkasz, albo na jakim przedmieściu. I to zależy, jakie czyste są Twoje parki, do jakich szkół ty masz dostęp i jak się życie toczy. I to już większa historia Ameryki, kto ma dostęp do czego. Zaczynamy. Jesteśmy na granicy miasta Chicago a Oak Park i też dzielnicy Austin a Oak Park. Tu się zaczyna Oak Park, tu się kończy Austin. Niby jesteśmy bardzo blisko fizycznie tych, tak jakby tego pierwszego przedmieścia i tej dzielnicy Chicago, ale są zupełnie dwa światy, jak ludzie tutaj żyją. Demograficznie są zupełnie inne i tyle zarobki, jak ludzie zarabiają, a taka średnia jest zupełnie inna. Austin jest 31,5 tysiąca, Oak Park 94,5 tysiąca. Jedziemy do West Side of Chicago, Austin i South Austin, nazywają się dzielnice. Próbujemy trafić w czas, kiedy mało będzie się dziać, tak? Tak, że nic się nie dzieje na tym osiedlu. Trzeba brać pod uwagę większe zagrożenie, większe niebezpieczeństwo, więc autem będzie nam bezpieczniej. To będzie strasznie, strasznie jawne, że się pojawi para dwóch białych kobiet z kamerą. Bo tak właśnie myślałyśmy, co by się stało, jakby się na naszych osiedlach dwie czarne kobiety pojawiły i zaczęły kamerować. Ja, dlatego że jestem taką osobą, bym w życiu nie zadzwoniła na policję, ale mogę sobie wyobrazić, że parę moich sąsiadów by na pewno zadzwoniło i się pytało, co się dzieje. Jedno dobre to jest to, że ten Austin to nie jest w tej pierwszej dziesiątce najgroźniejszych osiedli, jest 11. Tutaj mieszkam w Stanach od 19 lat. Kiedyś pracowałam jako pracownik socjalny i właśnie pracowałam z taką jedną czarną społecznością. Chicago to jest najbardziej podzielone tak jakby miasto w Stanach. I dlaczego tak jest, to się wywodzi z długiej historii instytucjonalnego rasizmu. Jest tak w Chicago, że jak ty powiesz jakieś osiedle, to wiesz, kto na tym osiedlu mieszka. Strasznie rozdzielone są bardzo biedni ludzie i są bardzo bogaci ludzie, bo ci ludzie, co są tacy middle class, to mieszkają na przedmieściach. I właśnie chcemy pokazać, jaka jest niesprawiedliwość tutaj właściwie w Stanach i w Chicago, że w ciągu paru kilometrów, jak się zmieniać może osiedle. Austin to jest takie ciekawe, bo ono jest zaraz na granicy z dwoma bardzo bogatymi przedmieściami. Przekroczysz jedną ulicę i to jest tak jakby noc i dzień. Jesteśmy tu, gdzieś. Jesteśmy teraz w parku, bo parki są takie bardziej bezpieczne, że możemy wyjść z samochodu i sobie pochodzić trochę. Ale nawet w tych starszych, ładnych budynkach zauważycie, że są kraty na oknach, albo są żaluzje ochronne na oknach. Zdecydowanie odczuwa się różnicę w tym, jak ten park jest zadbany w porównaniu do parku na przykład na moim przedmieściu, gdzie jest trawnik idealny, nie ma żadnych śmieci, ciągle chodzi jakiś security guard, ciągle sprzątają. W tych biedniejszych dzielnicach tutaj też w Chicago, tutaj jest bardzo dużo takich historycznych budynków przypominających takie budynki w Europie. Dzielnica Austin była białą dzielnicą, jak się niewolnictwo skończyło i było naprawdę bardzo dużo rasizmu, to się zaczęła Great Migration i to jest migracja właśnie czarnego społeczeństwa z południa do wielkich miast, jak Chicago, Detroit, New York, LA. Na początku było tak, że większość tego społeczeństwa czarnego było ograniczona, gdzie mogli mieszkać. To jest taki system, jak jesteście bardziej zainteresowani, nazywa się redlining. I byli ograniczeni, że mogli mieszkać właśnie tylko na południu Chicago. I później w 1970 roku zaczęli szukać innych osiedli, żeby mieszkać. I w 1970 było 30% czarnej społeczności, która tutaj mieszkała w Austin. Dzisiaj jest tutaj 85% czarnej społeczności.
Sabina słusznie zauważyła, że dzień tutaj się zaczyna z koszykówką. Jedną rzecz, którą można zauważyć, jest, że wszystkie dzieci są ubrane w mundurki. Czerwone koszulki, czarne spodnie akurat są mundurkiem szkoły gdzieś tutaj obok. I jak ja chodziłam do szkoły, to nie mieliśmy mundurków, ale high school obok mieli mundurki. Powód był taki, że by gangi nie mogli się ubierać w kolory swoje. Właściwie w całym Chicago jest tak, że my mamy strasznie dużo tych gangów. I dlatego jak słyszy się o Chicago, to się słyszy o dużo, że jest dużo szczelanin. Nasza gazeta tutaj, Chicago Tribune, robi raporty codziennie, gdzie pokazują, gdzie były szczelania. I szczelania są właściwie w całym Chicago, nawet na przedmieściach. Jest też takie powiedzenie, że na zachodniej stronie Chicago, jak ten gang na kogoś poluje, to oni do niego dotrą i go zaszczelą. A na właśnie na południowej stronie Chicago te gangi są takie bardziej, nie wiem, szalone i jak kogoś na kogoś polują, to więcej ludzi wtedy strzelają. I jakby się patrzy tak na wiadomości, to zawsze jest więcej takich niewinnych ofiar właśnie na południu Chicago niż na tej zachodniej stronie Chicago. Zima jest bardziej bezpieczniejsza, bo w zimę wszyscy są w domu. W Chicago zimy są ciężkie, więc nikt nie będzie siedział przed blokiem, tak jakby to powiedzieć. Co jakiś dom jest po prostu opuszczony i te wspólne miejsca, chodniki, parki są bardziej zanieczyszczone, jest więcej śmieci. Austin jest bardzo historyczny, tak samo jak ten Old Park i River Forest. I domy będą bardzo podobne. No smutną sprawą jest to, że na przykład ten tutaj dom, który na pewno był zbudowany pod koniec 1800 któregoś tam roku, tutaj na przykład jest on warty może 250 do 300 tysięcy dolarów, a ten sam dom, bardziej oczywiście zadbany, będzie warty jakieś powyżej miliona dolarów właśnie w tym Old Park and River Forest. There you go. You look great. Za mną jest budynek, gdzie dolna część jest zabarykowana. Raczej z tego powodu, że po prostu są włamania. Takiego zarośniętego trawnika nie spotkamy na bogatszych dzielnicach. So what usually happens with the abandoned houses or churches? They usually sell them and somebody buy them and redo them. But it takes a while. Do they stand abandoned for a while? You said this one's about 6 years closed, correct? Yeah. Zamknięty sklep spożywczy. Co to jest food desert? To jest pustynia jedzenia, tak jakby, że nie ma sklepu spożywczego. Na osiedlu czasami naprawdę, że są malutkie sklepiki, w których są ten junk food, wiesz, chipsy, takie niezdrowa żywność i alkohol, papierosy. No i to też powoduje taką niesamowitą niesprawiedliwość, bo w większości ludzi nie ma dostępu do autobusu, albo do kolejki, albo nie ma, wiesz, samochodu, żeby dojechać do tych sklepów spożywczych, nie? Jak jest jakieś jedzenie dobre w tych malutkich sklepach, to jest tak przeważnie drogie, że większość ludzi, jak ma te dofinansowanie do żywności, te food stamps, to jest jakieś 200 dolarów, co tutaj w Stanach 200 dolarów to jest nic na jedzenie. Na osiedlach zaczynasz widzieć, że na przykład sklepy się zmieniają. Bardzo dużo jest sklepów Dollar Tree, gdzie rzeczy można kupić za dolara. Community Garden, czyli wspólny ogród. Oh my god, this is amazing! W Chicago na tych biedniejszych dzielnicach przeważnie powstają te ogrody społeczne. Ludzie się dzielą z tymi warzywami, dlatego że tutaj są te food desert, te pustynie jedzeniowe, że nie ma dostępu takiego łatwego do świeżych warzyw. No i ludzie się troszkę, wiesz, społeczność się troszkę zdenerwowała i powstały właśnie te ogrody tutaj. A ten duży budynek za mną to mieszkanie społeczne. Albo socjalne, jak na to mówicie? Socjalne czy społeczne? Za mną jest zamknięta szkoła, to jest jedna z szkół, która została zamknięta w 2013 roku. W 2013 roku było bardzo wiele szkół zamkniętych. Było to największe zamknięcie szkół w całej historii Stanów Zjednoczonych, gdzie było zamknięte 49 szkół w Chicago. 50 Chicago public schools were closed. Aż 88% uczniów, którzy byli dotknięci tym zamknięciem, to byli czarni w Chicago. W ogóle ta szkoła musi być bardzo stara, bo jest wejście dla dziewczyn, dla chłopaków. Przyjeżdżając jest bardzo, bardzo wiele kościołów. Mi się właśnie kojarzy społeczność czarna jako religijna. I bycie w ogóle w
zielonym kościele, bo ja byłam z koleżanką, to jest, no właściwie zabrałam też rodziców z Polski i moją siostrę do takiego kościoła, to jest w ogóle inny świat. Po prostu jest tam tak, ta atmosfera, to śpiewanie, to tańczenie, to takie ciepło i taka wolność. Nawet mój tata nawet nie mówi po angielsku, stał i tańczył. To jest takie centrum, gdzie dzieci mogą przyjść na różne zajęcia, przychodzić, się zapisać, jest tu taniec. We have hip hop, we have ballet, we have cheerleading and pom. Pływanie. Basketball, softball, kickball, football. Jezu, ale to jest ładny budynek. We provide drama classes, theater classes, monologue classes. Thank you very much. You're welcome. To już normalnie mieszkania są na poziomie ulic i ogródek. Tak, o rzeczywiście, są tu okna niezabarykowane. Dopiero co wjechaliśmy w Oak Park i jest już Artist Foundation. Właśnie czytałam o Oak Park, że ono ma bardzo dużo różnych takich fundacji artystycznych. Dużo jest tu sztuki. Oak Park też jest z tego bardzo znany, że jest takim przedmieściem bardzo przyjaznym dla LGBTQA+. Opowiesz nam, na co patrzymy? Jejku, jak nawet nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Food pantry. Spiżarka. Spiżarka? W Stanach tak jest, przeważnie tutaj w Chicago, że my food pantries mamy w kościołach. I jak są te dotacje dawane jedzeniowe, to ludzie, przeważnie ci, co są biedni albo bezdomni, mogą sobie to odebrać z kościołów. Ale w niektórych właściwie takich bogatszych dzielnicach jest tak, że są te takie spiżarki, gdzie ludzie zostawiają puszki i rzeczy, które się nie zepsują. Chicago Public School Systems obsługuje Austin, ponieważ jest to częścią z Chicago, a River Forest i Oak Park jest jeden wspólny high school. Oak Park River Forest High School, który jest za mną. I tu średni wydatek na jednego ucznia to jest prawie 23 tysiące dolarów, a w Manly High School, czy jeden z high school, który obsługuje Austin, średni wydatek na jednego ucznia to jest 16 tysięcy. Więc widać wielką przepaść. Wspominałam to w kilku filmach, że w Stanach podatki lokalne wspierają szkoły. Są też podatki stanowe i federalne, ale większość tego funduszu to jest z podatków lokalnych i w River Forest i Oak Park te podatki są po prostu dużo wyższe. Choć jest to dobra szkoła, dalej bardzo dużo tutaj bogatszych rodzin wysyła swoje dzieci do szkół prywatnych. Przejeżdżamy obok domu, który został tipir, czyli ozdobiony papierem toaletowym. Sabina się mnie pyta, czy to jest coś dobrego, czy nie. I różnie bywa. Czasami się tak robi dla przyjaciół, tak jako beka, a czasami jest to oznaka jakiejś tam małej nienawiści. Czasami na przykład, jeśli się wie, gdzie nauczyciel mieszka, to się to nauczycielowi zrobi, czy coś takiego. No. W moim researchu o Oak Park było kilka razy wspominane o pozytywnej polityce wokół housing w latach wielkiej migracji, czyli czasu, kiedy biała populacja opuszczała masowo przedmieścia, osiedla. Jedną z rzeczy, których zauważyłam jeżdżąc tutaj, nie wiem, czy to jest z tym związane, jest to, że budynki takie apartamentowe, kilkomieszkaniowe, są wymieszane z domami rodzinnymi. Często w Stanach jest tak, że jest taki osiedle tych mieszkań, tych apartamentów i mieszkań takich w budynkach, a domy są osobno, co przyczynia się do jeszcze większej takiej, do jeszcze większych podziałów socjoekonomicznych. Jak wspominałam, że jak się czyta o Oak Park i robi się research, to często pojawia się temat planu integracji rasowego i ten pan był kluczowy w tym. Przeżył arson attack i bombing, tak? Wszystkie te historyczne takie Victorian homes, to widzieliśmy, no jeden to był w remoncie, co na Aston widziałyśmy, to one są tutaj niesamowicie zadbane i kosztują ponad milion dolarów. Jesteśmy teraz przy Fenwick High School, to jest jedna z prywatnych szkół tutaj w Oak Park i ona jest katolicką szkołą. Napisane, że jest bardzo wyborową, czyli znaczy to, że do niej trzeba składać aplikację i zostajesz wybieranym, ale moim zdaniem to na pewno ma też wpływ, czy twoi rodzice tutaj chodzili, czy twoje rodzeństwo chodziło. Czesne na tą szkołę jest 16,5 tysiąca dolarów rocznie i to jest tylko za czesne, nie wliczając do tego książek, ani pewnie mundurków. A w Trinity jest ile? 14,5. Ten piękny budynek za mną to jest w ogóle szkołą, podstawówką. Prywatna podstawówka. Tak. Czesne to 10 tysięcy dolarów. Ale od 6 do 8 klasy 13. Od 6 do 8 13? Mhm. Przejeżdżamy teraz przez centrum Oak Park. Jest on uroczy.
można oddać książki. I co jest ciekawe w tym jest, że za tym stoi cała maszyna, która ciągnie te książki do środka, zamiast po prostu je tutaj puścić i ktoś się odbiera, jak jest w mojej bibliotece, o której myślałam, że jest dosyć ładna ta biblioteka i dosyć dobrze zafundowana, ale nie mamy całej maszyny na wciąganie książek. Fontanna dla wszystkich. Dla psa, człowieka, butelki. Sporo słynnych ludzi mieszkało lub pochodzi z Oak Park, między innymi architekt Frank Lloyd Wright. Sporo domów w Oak Park były projektowane przez Frank Lloyd Wright i z tego powodu jest to miejscem popularnym do odwiedzenia przez architektów. Ernest Hemingway się tu urodził i miał dom i founder korporacji McDonald's. Oak Park jest też siedzibą WPNA, czyli Polskiego Radia Polskiego Związku Narodowego. Bardzo ciekawa według mnie ciekawostka jest to, że jeden z podziałów kontynentalnych przebiega przez Oak Park. Ridgeland ulica jest właśnie nazwana pod tym podziale kontynentalnym i właśnie tu on przebiega. Przyjechałyśmy do miasteczka River Forest, które też jest ciekawym historycznym miasteczkiem, bo tutaj są dwa prywatne uniwersytety. Jeden z nich to jest Corcoria University i jest też Dominican University. Tutaj są domy bardzo historyczne i dość drogie, bo tak normalnie dom tutaj kosztuje $500,000, ale przeważnie te większe domy i tak kosztują ponad $1,000,000. Oak Park na tle Chicago jest wyjątkowy pod kątem różnorodności rasowej. River Forest już nie ma aż tak bardzo różnicowanej populacji. Dominican University, ten kampus jest bardzo ładny. On właśnie jest znany w Chicago wśród znajomych. Jak się mówi o Dominican, to się zawsze mówi o tym, jak bardzo ładny ten kampus jest. Mają bibliotekę, która wygląda jak z Harry Potter. River Forest nie ma jakiegoś większego centrum. Jest to po prostu małe przedmieście z wieloma pięknymi domami, kilka szkół. Przyjeżdżając widać, że dużo osób tutaj wysyła swoje dzieci do prywatnych szkół, bo mają te różne tablice wystawione przed domami z szkołą, do której dzieci chodzą. Sabina teraz wspomniała, że to przedmieście jest chyba jak wyobrażacie sobie, że Stany wyglądają, bo tak są przedstawione na filmach, zawsze w takich pięknych chatach są te imprezy high schoolowe i się zjeżdżają te auta. No, to nie jest średnie, to nie jest średnia klasa w Stanach, absolutnie nie. Oh my god, what a house. Ten dom ci przypomina twoje liceum? Przypomina mi moje liceum w Tychach. Ten jednorodzinny dom. Jeżdżamy teraz przez las, który dzieli miasteczko River Forest. Miasteczko Maywood, tak. I pośrodku tego jest też rzeka. Się wyjeżdża po drugiej stronie lasu. To jest początek Maywood. Różnica jest od razu zauważalna. Domy mniejsze, śmieci na ziemi. W lesie już stanowczo trudniej jeździ. Ulica jest bardziej zaniedbana, chodniki są bardziej wykrzywiałe. Jesteśmy teraz w Maywood, które jest przedmieściem zaraz po River Forest i to jest przedmieście już dużo, widzicie, bardziej biedniejsze. Tutaj dochody są rodzinne, tak około $50,000. Maywood też jest dość znanym z takiej przykrej sytuacji, że tutaj nie wiemy, czy teraz jest, ale przez dłuższy czas tutaj w ogóle nie było sklepu spożywczego na tym przedmieściu. Rzeczy, które od razu można zauważyć, jest mniej estetycznie, może bym to nazwała. Ogólnie domy są zadbane, tylko że nie ma takiej dbałości, którą widać w River Forest, że tam mają sztaby ludzi, którzy się opiekują trawnikami, są idealne. Idealnie zielone, bez żadnych kwasów, takie idealne trawniki. Tutaj wygląda to bardziej ludzko. Dano po prostu nie ma czasu jakby poświęcać się swojemu trawniku czy posiadłości. Też trafiamy na takie niewykorzystane lub opuszczone działki. Sklepy i restauracje, które się znajdują, są też inne niż to, co jest dla bogatszego klienta w Oak Park czy
River Forest. Tu kiedyś stał dom, który był przystankiem dla uciekających niewolników z południa Stanów, czyli częścią Underground Railroad, i teraz stoi tu McDonald's. Coś, co mi się wydaje, że w Oak Park czy River Forest to by było naprawdę tak za uznane bardziej, tak. Mniej podatków, mniej funduszów na takie rzeczy. Się chodnik po prostu przemienił w ziemię. Ziemię i piasek. Maywood ma jakąś historię związaną z II wojną światową. Chyba dużo wysłali stąd osób, żeby walczyć w II wojnie światowej. Jest tu park imieniu żołnierzy. Ciekawostka o Maywood. Przewodniczącym oddziałem Illinois Black Panthers w latach 60. pochodzi z Maywood. System szkół, który funkcjonuje w Maywood, obejmuje też inne przedmieścia dookoła. I średni wydatek na jednego ucznia to jest około 20 tysięcy dolarów, co jest wyżej niż stanowa średnia. Też trzeba brać pod uwagę, że ogólnie stanowa średnia jest dużo droższa w okolicach Chicago w porównaniu do reszty stanu, gdzie po prostu zarobki są droższe. Tu są wyższe kary za rekrutację do gangów, ponieważ jesteśmy na terenie szkoły. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli macie jakieś dalsze pytania, to zadawajcie w komentarzach. Podziękujcie też Sabinie w komentarzach i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! Takie, żeby przedstawić Wam rzeczywistość tej sytuacji, wszystko co wpływa na to, to musiałabym robić chyba cały osobny kanał na ten temat, żeby wszystko pokryć. Więc to przedstawia jakieś tam ułamki tego. Nie jest to całkowity obraz, bo nie da się zrobić tego w jednym filmie. Musiałabym przeznaczyć karierę temu, żeby naprawdę się w to wgłębić. Ale zapraszam Was do zadawania pytań w komentarzach, bo dla mnie to jest bardzo ciekawy temat i zawsze mogę robić więcej filmów, tylko muszę je po prostu rozdzielać, bo jest za dużo, żeby omówić w jednym.